Kubańcy kochają góry, a jeśli w górskich klimatach powstaje samolot, bez wątpienia musi mieć szybowcowe usposobienie. Taki właśnie termiczny charakter ma większość samolotów firmy Pipistrel. Nie oznacza to bynajmniej, że są powolnymi elektroszybowcami, choć i takie wytwórnia nam zaproponuje. Pipistrel Virus to wyjątkowe połączenie aerodynamicznych doświadczeń szybowcowych i najnowocześniejszych technologii lotniczych klasy ULM. Słowo technologia pasuje coraz bardziej do maszyn ultralekkich, bowiem zarówno ich możliwości w powietrzu, jak i wyposażenie oraz poziom bezpieczeństwa wyprzedzają o lata wiele starszych certyfikowanych samolotów. W czołówce klasy kompozytowych ultralekkich górnopłatów jest Pipistrel Virus, zarówno w wersji podstawowej z długimi skrzydłami, jak i znacznie szybszej odmianie SW. Obydwa modele oblataliśmy w Suliszewie na lądowisku pana Tomka Jorowskiego i jedno wiemy dziś na pewno. Ten samolot to niezłe ziółko. Jeszcze kilka lat temu lotnictwo ultralekkie przez złośliwych było nazywane tekstylnym. Dziś już powiedzieć tego nie mogą, bo ultralighty to prawdziwy high-tech, a Virus jest tego najlepszym przykładem. Dość powiedzieć, że otrzymał kosmiczną nagrodę NASA. Nagroda w kategorii Personal Air Vehicle, czyli najlepszego osobistego powietrznego środka transportu, to nie wszystko. Virus szczyci się jeszcze tytułem Mistrza Świata ULM z Hiszpanii oraz nagrodą za przelot dookoła świata. W 2008 roku do bagażnika z trofeami Virusa dorzucono jeszcze nagrodę w konkursie General Aviation Technology Challenge. Tyle nagród, tytułów i wyróżnień zdobytych w ciągu kilku lat nie pozwala zbagatelizować możliwości tego zgrabnego samolotu, a możliwości, owszem, są ogromne. Chcecie sprawdzić? Ja latam samolotami firmy Pipistrel, konkretnie Virusami od 4 lat, ponad 4 lat. Poprzednio latałem samolotem o dłuższej, większej rozpiętości skrzydeł. To był taki Virus o normalnej rozpiętości, bo są dwie wersje. Jedna jest krótka, to jest właśnie ten samolot, w którym w tej chwili siedzę. Druga jest wersją dłuższą, ma 12,7 metra bez mała rozpiętości. I doskonałość 24. Ten samolot ma mniejszą rozpiętość skrzydeł, 10 z kawałkiem metra, doskonałość 17, natomiast ma znacznie lepsze osiągi, tak jak samolot o dłuższych skrzydłach lata z prędkościami FAENE, prędkość nieprzekraczalna to jest 249 km na godzinę, tak ten SW lata z prędkością do 302 km na godzinę. Taka jest właśnie prędkość jego dopuszczalna, maksymalna. Długie klapolotki Virusa umożliwiają także loty na naprawdę niskich prędkościach. Bez klap na dłuższych skrzydłach przeciągniemy dopiero poniżej 72 km na godzinę, a na pełnych klapach dopiero przy 62 km. W wersji SW ta prędkość to 64 km na godzinę. Jest zrobiony bardzo starannie, zbudowany jest z kompozytów. Praktycznie rzecz biorąc, ten właśnie samolot SW praktycznie całkowicie z kompozytu węglowego. Daje to małą masę i ogromną wytrzymałość. Oczywiście, ponieważ jest to samolot ultralekki, w związku z tym podawane przeciążenia możliwe to jest plus 4, minus 2G. Jeśli chodzi o wyposażenie, są różne opcje. Może być opcja relatywnie uboga z podstawowymi przyrządami pilotażowymi, ale również bez żadnego problemu są montowane glass cockpity, plus do tego jeszcze autopiloty i inne urządzenia wspomagające korzystanie z tego samolotu. Pan Tomasz wymagania miał maksymalne, czym udowodnił, że w ultralekkim Virusie można zmieścić dosłownie wszystko, z odtwarzaczem DVD włącznie. Posiadamy GPS, który jest to 496 Germina. Wykonałem sobie tutaj taki stelaż, przy pomocy którego można wysuwać, zbliżać do oczu urządzenie w trakcie lotu, czy korzystając. Poza tym posiadamy urządzenie sterujące do śmigła stałoobrotowego. Jest to właśnie to urządzenie.
prostu jest busola magnetyczna. Oprócz tego są analogowe przyrządy typu wysokościomierz, prędkościomierz, wariometr. W przypadku awarii EFIS-ów, żeby można było się ratować, że tak powiem, bez zasilania. Mamy dwa EFIS-y, jeden zajmuje się, że tak powiem, obrazowaniem, kontrolą silnika, drugi jest to EFIS nawigacyjny i jednocześnie jest też GPS-em. W tym EFIS-ie nawigacyjnym jest możliwość uruchamiania autopilota. Transponder z modem Charlie, są dwie radiostacje, jedna radiostacja ICOMA A200, to jest ta radiostacja, i druga radiostacja FL760. Elementy sterowania posiadają trymer, ja tutaj akurat zrobiłem sobie trymer elektryczny, jest to trymer sprężynowy, z tym, że wykonałem jeszcze napęd elektryczny tego trymera, który pozwala bardzo precyzyjnie go ustawiać, szczególnie w przypadku korzystania z autopilota jest to istotne. Oprócz tego jest możliwość regulowania w trakcie lotu pedałów. Tu jest taka gałka, którą się ciągnie i wtedy można sobie regulować odległość pedałów. Nogi się męczą w trakcie lotu niekiedy dłuższego, w związku z tym można sobie je przestawiać. Albo się odpycha i blokuje. To jest taka blokada, przy pomocy której się blokuje pedały. Oprócz tego samolot jest wyposażony w hak do holowania szybowców. Tu jest wyczep, ta żółta gałka jest wyczepem szybowca holowanego lub ewentualnie baneru. Sprawne ogrzewanie pozwala na długie zimowe przeloty. Nie to co w starych Cessnach, prawda? Fotele są niezwykle głębokie, siedzi się w nich niczym w sportowym samochodzie, a nad bezpieczeństwem czuwają szerokie, czteropunktowe pasy bezpieczeństwa. O tym, że wnętrze jest obszerne, niech świadczą te zdjęcia. Do środka wciskamy naszego kolegę Artura, który mierzy 192 cm. Jak widać, siedzi mu się całkiem wygodnie. Jeszcze rzut oka na hamulce aerodynamiczne. Pamiętajcie bowiem, że w Pipistrelu ciągle tkwi dusza szybownika. Na razie jednak hamulce chowamy, bo chcemy sprawdzić możliwości wirusa w powietrzu. Na widelec bierzemy 100-konnego wirusa SW. Rozbieg zajmuje mu 95 metrów, a wyjście nad 15-metrową przeszkodę góra 175 metrów. Wersja z długimi skrzydłami uwija się jeszcze szybciej. Wznoszenie na pełnej mocy to nawet 8,5 metra na sekundę. W minutę osiągniemy więc 1500 stóp. Dla tych, którzy lubią latać wysoko, Pipistrel oferuje pułap maksymalny ponad 8 km dla wersji standard oraz blisko 7 km dla modelu SW. Wirus nie dość, że potrafi wejść z lewego wirażu z przechyleniem 45 stopni w taki sam prawy wiraż w zaledwie 1,5 sekundy, to w lataniu turystycznym jest bardzo spokojny. Turbulencje jak na ultralightach znosi przyjaźnie dla załogi, a utrzymania kierunku, co widać, nie wymaga praktycznie żadnego wysiłku. Długotrwałość lotu na poziomie prawie 5,5 godziny pozwala 100-konnej wersji SW osiągnąć dystans 1450 km. Wersja 80-konna poleci 200 km więcej, a wszystko to przy znakomitych osiągach przelotowych. Najszybszy wirus SW przy 75% mocy leci zawrotne 273 km na godzinę. Dla twardzieli polecamy model SW z 80-konnym rotaksem. W powietrzu będą mogli spędzić do 7 godzin. A może dynamiczna zabawa? Proszę bardzo, dopuszczalne przeciążenia plus 4, minus 2G powinny Wam wystarczyć. Będzie bezpiecznie, bo jak słyszeliśmy od producenta, konstrukcja wirusa jest w stanie znieść o wiele, wiele więcej. Gdybyśmy bali się ruchu wokoło, w wersji pana Tomasza mamy nawet TICAS ostrzegający przed ruchem innych maszyn. Tak na wszelki wypadek. Dwa słowa o ekonomii. Do zbiorników paliwa wirusa wlejemy łącznie 100 litrów. A jakże? Paliwa bezołowiowego. W wersji 100-konnej Rotax skonsumuje niecałe 18 litrów na godzinę. Wersja z dłuższymi skrzydłami i mniejszym silnikiem bije tu jednak rekord oszczędności przy prędkości przelotowej, zużywając tylko 9,5 litra na godzinę. My wracamy już wirusem na ziemię, udowadniając, jak miękkie i krótkie może być lądowanie, a po chwili na wersji SW pan Tomasz prezentuje szybowcowe możliwości drugiego samolotu, wyłączając silnik. Przy mocnej termice rzędu 4-5 metrów na sekundę nawet wersja SW sprawdza się jako świetny szybowiec. Udowadnia to zresztą, lądując bez napędu.
tej ciszy jeszcze słówko o cenie. Wersja podstawowa to 77 tysięcy euro bez podatku. Pełna opcja może kosztować nawet 120 tysięcy euro. Ale taki pojazd bije na głowę najdroższe drogowe cacka. Tomasz Jarowski zaprasza na swoje lotnisko w Suliszewie, gdzie przekona każdego niedowiarka. Jedyną wadą tego samolotu jest jego dość wysoka cena. Poza tym wirus w jednej i drugiej wersji udowodnił nam, że współczesne możliwości pozwalają zmieścić w przepisowej masie startowej 472,5 kg dla ultralightów maksimum lotniczej technologii XXI wieku. Nawiązując zaś do nazwy maszyny, potwierdzamy, wirus to zaraźliwie dobry samolot.